Jeszcze przed filmem proszę Cię, abyś zostawił suba i walnął w ten oto dzwoneczek. Dzięki! Cześć, hej, hej, dzisiaj przedstawię Wam 5 najlepszych survivalowych gier na telefony, które przypadły mi do gustu najbardziej. Pamiętajcie, że nie dla każdego muszą być one najlepsze, ponieważ każdy może mieć inny gust, a jest to po prostu tylko mój wybór. No i jeśli Ty znasz jakąś fajną, inną survivalową grę, to możesz się nią pochwalić w komentarzu. A więc lecimy! Pierwszą grą, jaką wytypowałem, jest The Sun Origin. Dużo o tej grze nie wiem, jednak z tego co widzę wydaje się bardzo fajna i warta przetestowania. Mamy w niej za zadanie pozbywać się przede wszystkim jakichś tam mutantów czy tam innych stworów. Możemy gromadzić rzeczy we własnym ekwipunku. No i w ogóle tu ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć więcej o tej grze, ponieważ nigdy nie miałem z nią dłuższego kontaktu. Kolejna wybrana przeze mnie mobilna gierka to Survivor Rusty Forest, czy jak to tam się zwie. Bardzo podobna do popularnego The Forest na komputery, czyli zbieranie materiałów, crafting, budowanie bazy, zabijanie mobów itd. Wybrałem tę grę do topki z dużego względu na grafikę, która jest bardzo ładna, ale mogłaby być jeszcze lepsza. Na sklepie Play jest ona niestety płatna, jednak można ją spokojnie znaleźć gdzieś na necie, albo na przykład pobierając aplikację Updoid i tam można znaleźć ją za darmo. Jeśli ktoś z Was kojarzy taką gierkę na kompach Heezy, to już wie, o jakiej grze tutaj jest mowa. Można powiedzieć, że jest to taki odpowiednik Heezy na telefony. Owszem, jest więcej takich podróbek, ale to właśnie Free Fire jest najbardziej stabilną grą tego typu. Kozacka strzelanka multiplayer ze szczyptą survivalu, dostępna w sklepie Play. Musieliście się domyśleć, że nie mogło zabraknąć tutaj prawdziwej legendy gry, która jest głównym tematem mojego kanału i nie tylko mojego, czyli jest to Minecraft Pocket Edition. Nie zapominajmy, że oprócz serwerów, podbijania gildii i obsypywania się diaksami na EZP, jest to gra survivalowa. Najbardziej da się to zauważyć oczywiście na trybie jednoosobowym. Last Day on Earth Survival, chyba dobrze Wam znana gra, która pojawiła się, z tego co mi się wydaje, to na tych wakacjach. Bardzo dużo ludzi zaczęło w nią wtedy grać, mi również wtedy przypadła do gustu, no ale po jakimś czasie gra jak to gra, musi się znudzić. Mimo to oceniam tę grę na 8 na 10. Dzięki, że wytrwałeś do tego momentu i chciałbym jeszcze, żebyś napisał w komentarzu, jaki film chciałbyś zobaczyć jako następny na tym kanale. No i to chyba na tyle, także zostaw jeszcze łapencję i żegnamy się, cześć!